Przy okazji Międzynarodowego Dnia Książki chciałabym zwrócić uwagę na książkę Hawy Rosenfarb, Drzewo Życia. Jest to książka, która została napisana przez autorkę w języku jidysz. Sama Hawa Rosenfarb była łodzianką. Urodziła się tutaj w 1923 roku, kiedy wybuchła wojna, miała 16 lat i przeszła przez tragiczne okresy II wojny światowej, przeżyła łódzkie getto. Myślę, że wiele osób nie sięga po taką literaturę. Natomiast bardzo serdecznie zachęcam do tego. Ta książka jest ważna dla Łodzi, ponieważ opowiada o Łodzi, o której tak naprawdę niedużo wciąż wiadomo. Bardzo dużo powieści o Łodzi, książek ukazało się w języku jidysz, który był językiem łódzkich Żydów. I te książki są niestety niedostępne. Także kiedy ja trafiłam na książkę Hawy Rosenfarb, Drzewo Życia, było to dla mnie w pewnym sensie odkryciem takiej łodzi, o której niewiele wiedziałam. Poznawanie właśnie tej innej literatury opowiadającej właśnie na przykład o łodzi pokazuje nam to miasto w innym kontekście. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Książek i Praw Autorskich chciałabym serdecznie zaprosić 24 kwietnia do Parku Sienkiewicza od godziny 13:00. Wielki wiec ludzi i książek. Zapraszam.